Cześć, Daszbur. Witam Was w moich skromnych progach. Póki co mamy jeszcze całkiem dobre warunki do nagrywania, aczkolwiek wystarczy jakaś godzina, żeby się zrobiło zupełnie ciemno i wtedy tą kamerą niestety już nie da się pracować, ale wystarczy, że na chwilę zmienię tylko urządzenie i zobaczycie mnie w zupełnie inny sposób. Gotowi? Otóż to, co widzicie, to obraz z termowizora Helion XP50 marki Pulsar. Urządzenie to otrzymałem do testów od firmy Yukon Advanced Optics. Jest to najbardziej zaawansowany termowizor marki Pulsar, jaki jest w chwili obecnej dostępny na rynku. Zanim jednak ruszymy w teren, żeby pokazać Wam, co to urządzenie potrafi, chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę więcej na jego temat. W zestawie do Pulsara XP50 oprócz samego termowizora otrzymujecie także akumulator, ładowarkę do baterii, przewód USB, instrukcję, futerał, pasek i specjalny materiał do czyszczenia. Dodatkowo każdy może pobrać także aplikację StreamVision, dostępną na telefony z systemem iPhone i Android, której możliwości pokażę niebawem. Zanim skupimy się na funkcjach samego urządzenia, chciałbym wyjaśnić Wam pewną różnicę, którą Wy widzicie w swoich monitorach i którą ja widzę w tym urządzeniu. Otóż większość nowoczesnych urządzeń, monitorów, komputerów pracuje w rozdzielczości Full HD lub więcej. Natomiast to urządzenie pracuje w rozdzielczości 640x480. Co to oznacza? No właśnie, rozdzielczość. Rozdzielczość, czyli ilość pikseli, którą widzicie na ekranie laptopa, telefonu czy monitora. Rozdzielczość ekranu Pulsara to 640x480 pikseli, natomiast Full HD to 1920x1080 pikseli. Jeśli masz monitor Full HD, to na Twoim monitorze możesz zmieścić ponad 6 ekranów termowizora. Dlatego też, jeśli oglądasz na pełnym ekranie, zapewne widzisz tak zwaną pikselozę. Wynika to z przeskalowania rozdzielczości na Twoim monitorze. Obraz jest rozciągnięty, stąd pewien efekt. W samym termowizorze podczas używania obraz będzie perfekcyjny, bo wyświetlacz dostosowany jest rozmiarem idealnie do sensora. Jeden i drugi ma rozdzielczość 640x480. Po naładowaniu i zamontowaniu baterii urządzenie jest gotowe do działania. Uruchamia się je pierwszym przyciskiem. Ten sam przycisk służy także do wyłączenia urządzenia, jak i uśpienia ekranu celem oszczędzania baterii w samym ołowisku. Nad samym przyciskiem włączenia jest także pierścień ostrości i dźwignia wymiany obiektywu umożliwiająca jego zdemontowanie. XP50 jest bowiem termowizorem, który ma wymienne szkła. W zestawie otrzymujemy klasyczny obiektyw o ogniskowej 50 mm, powiększeniu 2,5 do 20 i zasięgu detekcji do 1800 m, czyli prawie 2 km. Dodatkowo możemy zakupić także obiektywy ogniskowej 38 mm o powiększeniu 1.9 do 15.2 i zasięgu do 1350 m i ogniskowej 28 mm oferującym powiększenie 1.4 do 11.2 i zasięgu do 1000 m. Wszystkie obiektywy mają przysłonę 1.2. Urządzenie jest całkowicie wodoodporne i wodoszczelne. Jest to klasa wodoodporności IPX7. A natomiast sercem urządzenia jest specjalny detektor zwany mikrobolometrem o rozmiarze piksela 17 mikrometrów i zakresie spektralnym 8 do 14 mikronów. Rozdzielczość sensora to 640x480 pikseli z częstotliwością odświeżania 50 Hz. Waga to równe 500 gramów. Minimalna odległość ostrego widzenia wynosi 3 metry. U urządzenia można używać zarówno zimą, jak i latem, bowiem zakres temperatury pracy wynosi od minus 15 aż do plus 50 stopni Celsjusza. Poniżej przycisku wyłączenia znajdują się 4 przyciski, za pomocą których jesteśmy w stanie sterować całością urządzenia. Pierwszy przycisk, strzałka w górę, zmienia tryby, a jego dłuższe przytrzymanie zmienia palety kolorów. Gdy jesteśmy w menu głównym, przycisk ten służy do nawigacji, a w menu podręcznym do zmiany parametrów takich jak powiększenie, kontrast, ustawienia dalmierza czy chociażby jasność. Drugi przycisk z oznaczeniem M odpowiada za menu, zarówno to podręczne, uruchamiane szybkim kliknięciem, jak i główne, w którym mamy dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Pod przyciskiem menu mamy strzałkę w dół, która odpowiada za zoom. Jego krótkie naciśnięcie to przejście przez kilka powiększeń, tak zwane przejście skokowe, a dłuższe przytrzymanie uruchamia funkcję Picture in Picture,
w którym mamy dodatkowe powiększenie środka obserwowanego obiektu w ekranie. W menu podręcznym pełnią funkcję zmiany parametrów, a w menu głównym służy do nawigacji. Na samym dole mamy przycisk nagrywania, którym zarówno rozpoczniemy, spauzujemy, jak i zatrzymamy nagranie tego, co dzieje się aktualnie na ekranie urządzenia. Dodatkowo jego dłuższe przytrzymanie zmienia tryby między wideo a zdjęciami. Dzięki temu możemy przełączać się bezpośrednio między zdjęciami a nagrywaniem. Wszystkie nagrania, które widzicie w tym wideo, pochodzą bezpośrednio z tego urządzenia i z kilku łowisk, w których go używałem. Ciekawostką jest to, że możemy nagrywać zarówno z, jak i bez dźwięku. Poniżej przycisków znajduje się dźwignia mocowania akumulatora i regulacji ostrości muszli ocznej. Po boku znajduje się radiator odprowadzający ciepło, a na samym dole mocowanie do statywu fotograficznego. Po boku, obok baterii, znajduje się gniazdo microUSB umożliwiające podłączenie termowizora do komputera. Urządzenie jest wyposażone bowiem w 8 GB pamięci, która wystarczy na naprawdę wiele godzin nagrań. I jak już wspomniałem, urządzenie jest także całkowicie wodoszczelne i wytrzyma używanie zarówno w śnieżną, mglistą, jak i deszczową pogodę, a dołączony akumulator zapewni nam 8 godzin pracy na baterii. Sam termowizor dobrze leży w dłoni, jest poręczny, ma regulowany pasek poprawiający chwyt i nie odczułem, aby moja ręka zmęczyła się podczas dłuższego użytkowania. Obracana muszla sprawia, że można łatwo dostosować go zarówno do obserwacji prawym, jak i lewym okiem. Czym jest sam termowizor? Otóż większość osób uważa, że jest to narzędzie służące do pokazywania wysokiej temperatury. Natomiast sam termowizor służy do pokazywania różnic temperatury. Obraz, który widzicie, będzie zmieniał się w zależności od warunków atmosferycznych. To, co sprawia, że Pulsar jest tak dobrym urządzeniem, to nie tylko sam sprzęt, ale także i oprogramowanie, które tutaj się znajduje. To algorytmy, które zostały przygotowane po to, żeby działać w najtrudniejszych warunkach. Otóż po słonecznym dniu obraz będzie bardzo wyraźny w praktycznie każdym urządzeniu termowizyjnym. Jednakże po obfitych deszczach, przy mglistych porankach, gdzie mamy do czynienia z dużymi opadami, zmienia się kontrast naszego otoczenia. I to właśnie te specjalne algorytmy czuwają nad tym, aby w Helionie obraz był jak najlepszej jakości. Dzięki temu my będziemy w stanie rozpoznać zwierzynę nawet w najgorszych i najtrudniejszych warunkach. Urządzenie wyposażone jest także w tak zwany dalmierz stadiametryczny, służący do określenia przybliżonej odległości do obiektu o znanych rozmiarach. Obiekty te to zając, dzik i jeleń. I tak za pośrednictwem samej termowizji jesteśmy w stanie wstępnie oszacować odległość do obserwowanego obiektu. Pulsar ma trzy moduły obserwacji zmienione przy użyciu pierwszego przycisku. Pierwszy z nich to tzw. forest mode, czyli moduł leśny. Zapewnia on optymalny obraz w warunkach gęstej wegetacji roślin, czy też różnic temperatur. W tym module roślinność i gorące przedmioty, czyli nasza zwierzyna, są wyraźniejsze. Używajmy go wtedy, gdy chcemy zobaczyć jak najwięcej, nie tylko zwierzę, ale także i otoczenie, aby upewnić się, że teren, na którym polujemy, jest bezpieczny. Drugi tryb to tzw. rock mode. Przydaje się, gdy polujemy w nagrzanym terenie, podczas słonecznego dnia, w skalnym, rozgrzanym otoczeniu lub podczas gorącej letniej nocy. Trzeci moduł to moduł identyfikacyjny. Jest to moduł o większej czułości do jak najdokładniejszej identyfikacji obserwowanego obiektu. Widoczne jest nieco więcej szumu w otoczeniu, ale w tym trybie jest to jak najbardziej naturalne, ponieważ chcemy wyciągnąć z tego obiektu jak najwięcej detali. Główne menu dostępne z długiego przytrzymania to centrum sterowania naszym całym urządzeniem. Od ustawień połączenia Wi-Fi, poprzez wybór modułów, trybów, palet kolorów, kalibracji, zmian obiektywów, poziomów dostępu do aplikacji, języka, czasu, czy nawet daty i formatu karty. Możemy z tego poziomu zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, a możemy nawet podłączyć pilot zdalnego sterowania, czy dojść do dodatkowych informacji. Tak naprawdę możemy tutaj zmienić każdy parametr naszego urządzenia. To właśnie w tym menu mamy możliwość zmiany palety kolorów. I tak producent udostępnił nam 8 trybów. White Hot, Black Hot i Red Hot. To najlepsze tryby do wykrywania zwierzyny.
Rainbow i Ultramarine są najlepsze do rozpoznawania i dokładnej identyfikacji. Natomiast czerwony monochromatyczny, sepia i fioletowy są najlepsze do wygodnego oglądania otoczenia w ciemności. Oczywiście standardowym jest Hot White, który jest naszym głównym ustawieniem, jednakże podczas dłuższego użytkowania możemy poczuć, że nasze oko odczuwa pewien dyskomfort. W takich sytuacjach bardzo dobrze sprawdzi się tryb czerwony monochromatyczny, który jest tak zaprojektowany, aby nie męczyć naszych oczu. Dodatkowo producent zadbał także o to, że tam, gdzie trzeba szybko przełączyć się, aby dokładnie rozpoznać cel, wystarczy dłużej przytrzymać ten oto przycisk. Jak to działa w praktyce? Otóż wystarczy, że z głównego menu wybierzemy czerwony monochromatyczny, który, jak już wspomniałem, idealnie sprawdza się przy długim użytkowaniu, a następnie tam, gdy to potrzebne, przełączymy się, przytrzymując strzałkę w górę, do trybu Hot White, dzięki któremu dokładnie rozpoznamy nasz obiekt. Taka zmiana kolorów sprawi, że nawet w największych ciemnościach nasz wzrok nie będzie się męczył i będziemy mogli oddać strzał wtedy, kiedy to potrzebne. Jak zapewne widzicie, to urządzenie nagrywa nie tylko w ciągu nocy i sprawdza się nie tylko w ciągu nocy, ale także w ciągu dnia. Dzięki temu daje nam to możliwość obserwacji zwierzyny także teraz, kiedy jest dzień, kiedy jest widno, kiedy zwierzyna chowa się w krzakach, kiedy chowa się w jakichś gęstwinach, kiedy gdzieś zalega, co normalnie ludzkim okiem nie jest aż takie proste. To urządzenie ma tą przewagę, że możemy go używać zarówno w dzień, jak i w nocy. Teraz najważniejsze. Pulsara możesz połączyć także ze swoim telefonem lub tabletem za pomocą sieci Wi-Fi. Daje nam to możliwość nie tylko podglądu tego, co dzieje się aktualnie na ekranie wyświetlacza, ale także sterowaniem samym urządzeniem za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która jest tutaj zainstalowana. Otóż co możemy zmienić? Możemy tak naprawdę zmienić wszystkie parametry. I chciałbym Wam to pokazać, chociażby kontrast. Tak wygląda najmocniejszy kontrast. Tak wygląda kontrast jakby najsłabszy. Możemy także zmienić ustawienie. W chwili obecnej mamy jedno, możemy przejść na drugie, na forest, możemy przejść na identyfikację. Każdy z tych ustawień możemy bezproblemowo zmienić jakby z samej aplikacji, łącznie także z paletą kolorów, którą widzieliście wcześniej. Tu mamy Hot Black, gdzie wyglądam zupełnie inaczej niż w porównaniu do Hot White. Następny Hot Red. Czerwony monochromatyczny to jest ten, o którym wspominałem, że nadaje się idealnie do wyszukiwania zwierzyny, tak żeby nie męczyło nam się oko, z którego aktualnie korzystamy, kiedy używamy tej termowizji. Model Rainbow wygląda dosyć ciekawie. I na kolejnym, drugim ekranie mamy jeszcze trzy dodatkowe moduły. Ultramarine, Violet oraz Sepia. I tak jak pamiętacie, Red Monochrome możemy sobie zaprogramować pod jednym przyciskiem, żeby następnie używać Hot White, kiedy chcemy go tak naprawdę przełączyć. Co jeszcze daje nam samo urządzenie? Oprócz tego, że możemy przełączyć się na zdjęcia i wykonywać zdjęcia bezpośrednio stąd, to możemy także zmienić zarówno jasność, tak, którą mamy też pod naszym menu. Robi się to analogicznie tak samo, przesuwając suwaki oraz zoom razem z picture in picture, który, jak widzicie, wyłapuje środek. Oczywiście zoom razy 5, razy 7,5 oraz wszelkie inne kombinacje, które nas będą interesowały. Możemy sobie tutaj to przesuwać i oddalać. Chciałbym Wam teraz pokazać motion detector, o którym wcześniej wspominałem. Aby uruchomić tę funkcję, musimy ustabilizować nasz termowizor. Robimy to w sposób taki, że przymocowujemy go specjalnym montażem do statywu fotograficznego, tak jak w moim przypadku do pastorału, lub też nawet stawiając go w oknie ambony, w której aktualnie jesteśmy. Montujemy go, wkręcając śrubę w mocowanie, a następnie wkładamy do samego pastorału. W ten oto sposób termowizor jest ustawiony stabilnie. Uruchamiam teraz funkcję Motion Detection i jak widzicie, zostaje wyłapany mój ruch.
czyli w momencie, kiedy będziemy mieli zwierzynę, która pojawi się w naszym łowisku, urządzenie wykryje ruch, przez co w naszym telefonie pojawią się wibracje, a obszar, który jest zaznaczony, pojawi się obramowanie dookoła niego, czerwona kreska. Oczywiście motion detector można sobie ustalić, jak dużego obrazu oczekujemy. Gdy mamy coś małego, to wystarczy tak naprawdę ruch naszej ręki, ruch naszej dłoni, jeśli to będę to ja, lub też zwierzyna, która pojawi się, która będzie niewielka, typu nawet zając czy jakikolwiek ptak. Możemy oczywiście ustawić rozmiar na rzecz dużą. Wtedy, żeby został wychwycony ruch, musi on zająć sporą część naszego ekranu. Jest to jedyna funkcja, którą jestem w stanie uruchomić z samego telefonu. Oczywiście możemy włączyć jeszcze dźwięk, czy on ma być głośny, czy ma być cichy. Wiadomo, że jeśli jesteśmy na ambonie i zależy nam na tym, żeby zwierzyna nas nie usłyszała, to najlepiej zostawić tylko i wyłącznie same wibracje, wyłączyć te dźwięki. I nawet jeśli przyśniemy, to wibracje będą na tyle odczuwalne, że bez problemu zorientujemy się i zapewne zdążymy wstać na czas. Mamy jeszcze funkcję kalibracji samego urządzenia. Co jakiś czas w termowizorze widzicie, że urządzenie się kalibruje. Jest taka przerwa na sekundę i tak samo można to zrobić kalibrację za pośrednictwem tego telefonu. Oczywiście aplikację można połączyć na Androida, jak i na iOS-a, czy też nawet i na tablety. Korzystając z tego, że jestem także w domu, to moja kochana małżonka przygotowała mi także kubek gorącej kawy, żebym mógł Wam pokazać, jak on wygląda w termowizorze. No i podobnie jak w przypadku samych nas, widzimy, że to jest znacznie bardziej cieplejsze ode mnie. Era termowizji to koniec z niepoprawnym rozpoznaniem celu. To koniec z niepewnością, czy na polu mamy dzika, czy może jest to złodziej ziemniaków. Termowizor to pewność tego, że naszym celem będzie właśnie dzik, a nie nic innego. Termowizor to przede wszystkim bezpieczeństwo w łowisku, ale przydaje się nie tylko do obserwacji i polowania, ale także do sprawdzania i liczenia zwierzyny, do szacowania szkód łowieckich, do ochrony upraw, zwalczania kłusownictwa, czy nawet do ratowania życia ludzi. Bo tak naprawdę dzięki temu urządzeniu, jako myśliwi, będziemy w stanie pomóc nawet służbom ratunkowym w poszukiwaniach zaginionych ludzi. Wyobraźcie sobie, któż zna lepiej las niż właśnie my, myśliwi, a wyposażeni w takie narzędzie jesteśmy w stanie ratować ludzkie życie. W Polsce, gdzie z termowizją możemy polować tylko na dziki, to urządzenie sprawdzi się idealnie do walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń. To urządzenie zmienia podejście do łowiectwa i sprawia, że mamy zawsze dobre warunki do polowania i obserwacji zwierząt. Jeśli nawet po strzeleniu dzik ujdzie jeszcze kilka metrów w krzaki, gęstą trawę, zboże, to dzięki pulsarowi znajdziemy go bez problemu, bo zwierzyna będzie jeszcze ciepła na długo po całym strzale. Czy Helion XP50 wart jest swojej ceny? Myślę, że udało mi się pokazać, że tak. Świetna jakość, perfekcyjny obraz, europejska marka z własnym serwisem w Unii. Dostęp do masy akcesoriów, update'ów oprogramowania, całkowita wodoodporność i intuicyjna obsługa. Dodatkowo masę parametrów, ustawień i konfiguracji. Zanim to urządzenie trafiło do mnie, słyszałem opinię, że kto raz wyruszy na polowanie z termowizorem, ten nie będzie chciał polować inaczej. Ponieważ z Helionem warunki na polowanie są zawsze bardzo dobre. I wiecie co? Całkowicie się z tym zgadzam. Dashboard.